Za nami drugi tydzień zmagań w piłkarskiej lidze Trójmiasta. W pierwszej lidze zmierzyły się Zaspat i My Projekt. Drużyny stworzyły kapitalne widowisko. W pierwszej połowie pierwsi do odważniejszych ataków ruszyli z gracze My Projekt, którzy za sprawą Kowalskiego objęli prowadzenie. Za chwilę wyrównał Sebastian Wenzel i do przerwy było 1-1. W drugich 25 minutach raz jedni, raz drudzy wychodzili na prowadzenie. Ostatecznie po bardzo dramatycznej końcówce My Projekt pokonał Zaspę Team 6-5. Wielkie brawa dla obu zespołów, które pokazały piękny kawałek futbolu. W drugiej lidze spotkały się Revimed i Lufthansa Systems. Pierwsza połowa spotkania zakończyła się remisem 1-1. Po zmianie stron Lufthansa ruszyła do bardziej zdecydowanych ataków i wyszła na prowadzenie. Ta bramka o nieco ułatwiła grę Lufthansie, która kilka chwil później podwyższyła na 3-1. Revimed nie zamierzał się poddawać i udało mu się zdobyć bramkę kontaktową. Jednak to Lufthansa zadała ostateczny cios i wygrała z Revimedem 4-2. Tym samym zespół ten odniósł pierwszą wygraną w sezonie i opuścił ostatnie miejsce w tabeli. W trzeciej lidze grupa A zespół ICD.pl przegrał z Dziadami 2-3. Ten mecz był niezwykle ważny w kontekście walki o awans. Po pierwszej połowie było 1-1. Po zmianie stron ponownie ICD.pl prowadziło. Jednak do końca meczu strzelały już tylko Dziady, a konkretnie Schulz, który tym samym stał się bohaterem spotkania. Po wygranej Dziady z kompletem punktów prowadzą w tabeli. Szczegółowe informacje dostępne są na oficjalnej stronie piłkarskiej Ligi Trójmiasta www.pl3.com.pl. Dla Radia Gdańsk, Przemysław Wolski.